Witamy wszystkich widzów cyklu Bliski nam Świat. Dzisiaj szczególne spotkanie, bo spotkanie otwierające cykl poświęcony pograniczu. Z człowiekiem, który pogranicze zakładał, jakkolwiek to zabrzmi, bo jesteśmy w miejscu stanowiącym taki chyba integralny element kręgosłupa Fundacji Pogranicza, Ośrodka Pogranicze, bo pierwszą częścią była synagoga w Sejnach, potem Krasnogruda, miejsce związane z Czesławem Miłoszem. Miejsce niezwykłe i dzisiaj dlatego Krzysztof Czyżewski, współzałożyciel Pogranicza, pisarz, poeta, autor między innymi tego zbioru Linia Powrotu, czy też poezji Żegaryszki, jest jeszcze tom drugi, opowie nam o tym, czym jest Pogranicze. I stąd moje pierwsze pytanie, które wynika też z cytatu z tych artykułów opublikowanych w Linii Powrotu. Czy można praktykować Pogranicze? No chyba nie ma pogranicza bez praktyki. Ono się dopiero staje, kiedy próbujemy zmierzyć się z nim w tkance życia. Takim przynajmniej jest nasze doświadczenie, że szukając, to znaczy znając pogranicze z książek takich, z Bujeckich, jakby Mickiewicz powiedział, które zmieniają człowiekowi życie w tej homogenicznej Polsce perelowskiej, byliśmy zafascynowani, mówię, byliśmy o ludziach, którzy razem ze mną stworzyli pogranicze, tym mitem, prawda, tą opowieścią o wielokulturowej Rzeczpospolitej, Wielkim Księstwie Litewskim. Czytaliśmy Miłosza, czytaliśmy Węclowę, Konwickiego, Ficowskiego, Stępowskiego, Wincenza. To się wydawał troszkę inny, mówię ironicznie troszkę, świat niż ten, który znaliśmy z edukacji szkolnej, z naszej rzeczywistości. Ja wzrastałem w Poznaniu i to też oczywiście jest miasto pogranicza, tyle że ono było dla mnie wtedy nieczytelne zupełnie, ukryte pod tą właśnie patyną komunistycznej Polski, prawda? Wtedy ukrywano wielokulturowość, różnorodność, to, że my mamy takie splątane korzenie i wychowywano nas w takiej jednogłosowej narracji o polsko-katolickiej jednak, choćby to paradoksalnie brzmiało, jak na czasy komunizmu. Prawda? Ale nie znaliśmy tej innej opowieści poza książkami. Ja dopiero będąc studentem dowiedziałem się, że pływalnia, na którą chodzę w Poznaniu, to jest dawna synagoga. Nie, moja rodzina się sprowadziła do Poznania ze wschodu. Nie było nikogo, kto by mógł mi o tym powiedzieć, więc chyba należymy do tego pokolenia, mówię o twórcach pogranicza, które musiało odkryć dla siebie pogranicze, musiało je znaleźć, a na tyle się to okazało istotne, że uznaliśmy, że to właśnie książki nam nie wystarczają. To było to pytanie, czy da się je spraktykować, czy ono jeszcze w Polsce po 89 roku, kiedy mogliśmy już być bardziej wolni w swoich decyzjach i działaniach programowych, o tą tradycję możemy zapytać. I tak żeśmy się pojawili w Sejnach w 90 roku. Spotkaliśmy wtedy Czesława Miłosza, rok wcześniej, w 89 roku, który powrócił tutaj do tego miejsca, zaskoczony tym, że ludzie z teatru awangardowego, bo taki nasz był wtedy background, nie chcą jechać na zachód i nie są zafascynowani światem otwierającym się światem zachodu, a szukają miejsca dla siebie tutaj. Z jego książkami w plecaku, między innymi. I to był ten moment, kiedy zaczęliśmy pytać o to, co to jest pogranicze, jak ono istnieje. Okazało się tu na miejscu, że ono jest żywe, że jest ten pożydowski kwartał opuszczony w Sejnach, ale że są Litwini w tym miasteczku, że są Rosjanie starobrzędowcy, że niedaleko są Ukraińcy zesłani tutaj akcją Wisła w ten region, że są Białorusini, że są Romowie, Cyganie.
że są ślady po Tatarach, Karaimach, więc powoli nagle to wszystko zaczęło nabierać realności. No i wydawało nam się, że to jest bardzo ważne po 1989 roku, żeby ten świat na nowo odsłonić, żeby zacząć na tym budować nową Polskę. Tą właśnie dla nas w dużej mierze antykomunizm, bo moje bliskie mi jest doświadczenie podziemia antykomunistycznego, w które byłem zaangażowany. I jeszcze pamiętam, pisząc taki wstępniak do Czasu Kultury, takiego pisma podziemnego, które wydawaliśmy w Poznaniu, właśnie napisałem o takiej Polsce, którą chciałbym widzieć w przyszłości. I to było możliwe po 1989 roku, prawda? Już nie tylko pisać o tym, ale pojechać do takiego miejsca, założyć tam ośrodek i się tym zająć. Byliśmy ludźmi przyjeżdżającymi z zewnątrz, takimi greenhornami, i to był moment, w którym musieliśmy bardziej posłuchać ludzi, przyłożyć ucho do tego miejsca, do tego pogranicza. Wkrótce wybuchła wojna w byłej Jugosławii, która dla nas stała się też bardzo formotwórcza. Tam uczyliśmy się pogranicza na burzonych mostach w byłej Jugosławii. Jeździliśmy od samego początku do Siedmiogrodu, do Wilna, do Czerniowiec i Bukowiny. Więc to powoli żeśmy zaczęli po prostu zbierać doświadczenie, uczyć się tego, jakie jest dziedzictwo pogranicza i jak można iść ku przyszłości, rozumiejąc, że jest jakiś potencjał w pograniczu tego, jak świat mógłby wyglądać w przyszłości. Inaczej mówiąc, czytając Pogranicze, mieliśmy taką świadomość, że stajemy się bardziej Europejczykami, że to jest właśnie tak jak tytuł tej książki, linia powrotu, ta linia, która toczy się po kole i właściwie idąc do przodu, myśląc o przyszłości, powracamy, prawda? To znaczy, to nie jest cofanie się do tyłu, natomiast poszukiwanie takiego nowego, otwartego horyzontu, który zakorzenia nas w miejscu, który zbliża nas do Europy, ale właśnie poprzez to, że idziemy po tej linii, która ma zakorzenienie czy źródła swoje w tym miejscu i w tym dziedzictwie, które żeśmy odkrywali. Kiedy czytam wspomnienia opublikowane w tej linii właśnie powrotu, też jest mowa o tym, że ta pewna wątpliwość co do nowych osób, co do przybyszów gdzieś tam przebrzmiewała. Kto to przyjeżdża, kto odnawia synagogę. No musi mieć jakiś cel i do końca niejasny, być może wręcz niecny, może chce zabrać, odzyskać. I też to, co tutaj pojawia się, ten cytat. Znacznie trudniej jednak być środkowoeuropejczykiem w Sejnach i poznawać na przykład swoich współmieszkańców i najbliższych sąsiadów Litwinów. W szkole niewiele się można dowiedzieć o ich historii, a o kulturze w zasadzie nic. Język jest niedostępny zarówno w szkole, jak i na kursach. W księgarni nie ma książek Barnauskasa czy Węclowy. A do tego dochodzą jeszcze urazy i uprzedzenia. Bo Sejny to nie jest takie idylliczne pogranicze. To jest pogranicze, które już pomijając samą kwestię okrutnego rozdziału Holokaustu, które zmiotło tą społeczność żydowską z krajobrazu Sejn i miejscowości w okolicach Sejn, to mamy ten konflikt polsko-litewski, czyli litewsko-polski, który tutaj nabrzmiewał i pękł swego czasu jak ogromny, może to brzydkie określenie, ale taki ropiejący wrzód, który nie wiem, czy dzięki wam, ale zaczął być twórczo uleczany. No my jesteśmy tutaj o krok od granicy polsko-litewskiej, która jest bardzo świeżą granicą. Jej nigdy tutaj wcześniej, przed 20 rokiem, 19-20 ubiegłego stulecia nie było. I o tą granicę Polacy z Litwinami stoczyli walkę.
do którego nowego państwa narodowego po I wojnie światowej Sejny z tą okolicą będą należały, czy do Litwy, czy do Polski. Przez 2 lata toczyły się tu właściwie takie domowe boje. Każdy dobrze pamięta w Sejnach, kto z czyjej rodziny do kogo strzelał. Taka wojna, po której się nie wyjeżdża, tylko dalej żyje razem. To nie jest kwestia Niemców, którzy byli i zniknęli, prawda? Tylko miejscowych mieszkańców, którzy dalej żyją ze sobą razem po takim konflikcie. I ta granica, ona też przebiegała wewnątrz wspólnego organizmu. W takim sensie nie tylko państwowym, ale ziemię dzielono na pół, rodziny dzielono na pół, religię dzielono na pół. My jesteśmy i Litwini, i Polacy katolikami, a to Kościół stał się w tamtym czasie takim polem bitwy o msze w językach narodowych. Księża byli patriotycznie, nacjonalistycznie nastawieni w tamtym okresie, ale też była to kwestia rodzinna. Taka, że trzeba było wybrać tożsamość narodową, która wcześniej była bardziej taka obejmująca obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawda? I tak rozumiano w dużej części przynależność swoją. Mówiło się w takim czy innym języku, miało się taką inną religię, ale było się państwowcem Rzeczpospolitej, czy Wielkiego Księstwa, czy, które były w Unii. I to były dramaty rodzinne. No, brat wybierał litewskość, siostra polskość, albo białoruskość, albo żydowskość. To wszystko się na nowo po prostu rozrywało. Tak? To jest przykład rodziny Narutowiczów, naszego pierwszego prezydenta. I jego brata, który był generałem armii litewskiej, prawda, i podpisywał akt niepodległości Litwy. Więc tutaj wszystko to jeszcze było bardzo żywe, prawda. I z jednej strony była to pamięć konfliktu, o którym przez wiele lat potem nie można było mówić, komunizm to wszystko zamroził, nie było debaty na ten temat. To istniało jako trauma jakaś rodzinna, przekazywana właśnie w obrębie rodziny, ale pamiętam to pierwsze spotkanie, takie zgromadzenie, które zrobiliśmy w Białej Synagodze w Sejnach, to się nazywało Pieśń Starowieku, gdzie do wspólnego kręgu zaprosiliśmy ludzi z całego regionu, żeby podzielili się pieśniami i opowieściami swoimi. I to było tak mocne, emocjonalnie spotkanie dla nas, nawet na początku niezrozumiałe dlaczego, że oni po raz pierwszy po wielu latach się w ogóle spotkali i posłuchali siebie nawzajem, prawda? Nie było takiej przestrzeni spotkania. Wszystko było osobne. Każdy, albo nie można było w ogóle o tym mówić, jakby bano się o tym mówić, ale w ogóle, nie wiem, był Litewski Dom Kultury, Polski Dom Kultury w Sejnach, pogranicze powstało nawet przestrzennie jakby pomiędzy, prawda? I to szybko się stało, mówimy w Sejnach, na to miejsce nasza sejneńska agora. Wreszcie takie miejsce, gdzie można przyjść i spotkać się z innymi, posłuchać ich opowieści, zrobić coś wspólnie, na taki spektakl jak Kroniki Sejneńskie, który przez pokolenia buduje jakby wspólną opowieść pogranicza, już nie tylko polską, już nie tylko litewską, nie tylko żydowską i tak dalej, tylko jednak jest wspólną opowieścią. I co chcę przez to powiedzieć, że pod tą powierzchnią konfliktu, rozdarcia i w związku z tym rodzących się uprzedzeń istniało jeszcze coś głębiej. I tam jest właśnie to pogranicze. Ono było pod jeszcze głębiej, czyli poczucie wspólnoty jakiejś. Bo to jest niezwykłe w pograniczu, że to nie jest borderline, jak się mówi po angielsku, często mylnie tłumaczy naszą nazwę, czyli ostra linia rozdzierająca, tylko to jest borderland. Wspólna ziemia, wspólne miejsce do życia. Ludzie mówią różnymi językami, chodzą do różnych świątyń, mają różne tożsamości, ale żyją razem.
I właśnie sztuka życia polega na przechodzeniu przez granice. Pogranicze nigdy nie wyciera granic, nie czyni takiej urawniłowki, ujednolicenia. Właśnie bogactwo i siła pogranicza jest w tym, że one istnieją. Te granice zawsze będą, nikt tego nie kwestionuje, a jednocześnie uczymy się je przekraczać, prawda? Budować mosty pomiędzy nimi. I to jest wszystko bardzo delikatna struktura, bo te mosty można łatwo zburzyć w ciągu jednej nocy, a odbudowuje się je przez dziesięciolecia, bardzo długo. Ale jednak pamięć tego, że jest jakaś wspólna matryca dla całego tego świata, że można być jednocześnie Litwinem, Polakiem, a jednocześnie obywatelem Wielkiego Księstwa, prawda? Albo człowiekiem pogranicza, prawda? Ktoś mówi, jestem człowiek pogranicza. Jak się pan by go zapytał, kim pan jest? Człowiekiem pogranicza. Ale co to znaczy tak naprawdę? Zawsze mnie to interesowało na początku, jak chodziłem po tym pierwsze moje wyprawy tutaj i zawsze interesowałem się Tatarami, Żydami, mniejszościami narodowymi czy religijnymi. I wtedy ludzie mi opowiadali, to pan pójdzie do tej pani, ona jest człowiekiem pogranicza, to panu powie. Powiedzcie mi, kto to jest człowiek pogranicza. I kiedyś nad Bugiem to było. Spotkałem takich dwóch starszych panów, których o to samo zapytałem. I oni wtedy udzielili pamiętnej dla mnie odpowiedzi. Jeżeli dwóch ludzi pogranicza się spotyka, żeby zaśpiewać, to pieśń na trzy głosy idzie. I to jest właśnie, to jest ta tajemnica głębi pogranicza, że człowiek, który takie mówi, takie słowo, no oczywiście on ma to w pieśni. Prawda? My znamy, myślę, że pan też ma to doświadczenie, że jak się śpiewa jednogłosowo pieśń, to zawsze czegoś brakuje. Ludzie mają poczucie, że to nie jest tak, jak powinno być. Bo trzeba ten drugi, trzeci głos dośpiewać. Nawet jak jest, ja pamiętam starszych ludzi, którzy mi śpiewali pieśni, to śpiewali jednym głosem, ale za chwilę dośpiewywali sobie, bo nie było już na przykład drugiej, trzeciej osoby, ten drugi, trzeci głos, bo w ogóle to jakoś głupio wychodziło w monogłosie. I ten słuch na polifonie, ale nie obejmuje również to, że się słyszy ten głos pomiędzy, prawda? Pogranicze to nie jest jedna kultura plus druga plus trzecia, to nie jest jeden głos plus drugi plus trzeci. Pogranicze to jest coś, ten trzeci wspólny głos, który nie jest własnością nikogo, nikt nie może pretendować do własności tego głosu. On jest właśnie dlatego niezwykły, taki metafizyczny, bo nie ma określonej przynależności, nie można go zawłaszczyć. I człowiek pogranicza to jest właśnie ten, który potrafi ten głos dosłyszeć, znaleźć w tym harmonię. To jest duża sztuka, to jest tak samo jak słuch absolutny w muzyce. I jeżeli pan ma już taki słuch absolutny, to jeżeli się go sfałszuje, jeżeli się fałszywą nutę włoży, to ból jest zarówno duszy, jak i ciała. To znaczy wiemy, że to nie gra, że to się nie styka, prawda? Więc to jest właśnie ta wiedza o budowaniu tkanki łącznej, która jest pomiędzy różnymi organizmami, komórkami naszego ciała, która scala to wszystko w jedno. I ta wiedza, ta tradycja okazała się w naszej pracy nie tylko takim biletem wstępu do poznania tej ziemi, tylko w ogóle stała się biletem wstępu do jednego z najważniejszych, moim zdaniem, problemów współczesnego świata. Nasz świat choruje na chorobę tkanki łącznej. Mamy problem z tym, co jest wspólne, co wyrasta poza nasz indywidualizm, poza naszą odrębność, poza naszą osobność. Zarówno w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak w każdym innym miejscu
na świecie. My żeśmy się nauczyli dzielić, nazywać konflikty, tworzyć języki wobec obrony naszych odrębności, prawda, naszych praw, ale zapomnieliśmy mowy wspólnotowej. Zapomnieliśmy rytuałów, które nas spotykają z innymi, budują jakby całość. Zapomnieliśmy o tym, co Józef Mackiewicz po rozpadzie Wielkiego Księstwa Litewskiego określał jako spadkobierca całości. Prawda? On miał właśnie takie podejście do tego świata, którego rozpad widział, że zamieszkujemy w jakichś osobnych dzielnicach tego świata, że powstają państwa narodowe, każdy zaczyna dbać o swoją tożsamość polską, żydowską czy białoruską, ale nie ma już tych, którzy by potrafili objąć całość naszego miejsca zamieszkiwania, prawda, naszej tradycji. Nie rozumiemy już kultury jako takiej, jak u Miłosza, rodzinnej Europy, kultury, która jest wspólna dla nas wszystkich Europejczyków, tylko już żyjemy w kulturach narodowych, prawda? Osobnych. Mamy swoje instytucje i Instytut Mickiewicza, Cervantesa, Goethego i tak dalej. Tak dzisiaj mapa kultury europejskiej mniej więcej wygląda. I to z jednej strony jest, pogranicze to rozumie, bo każdy ma prawo do emancypacji własnego głosu i kultury, ale utraciliśmy tą przestrzeń meta, prawda? Ten trzeci głos, to rozumienie kultury jako to, co jest wspólnotowe, co nas wszystkich łączy w jakąś całość. Ale to, co ważne, to, o czym pan już powiedział, to agora, budowa agory. Ja mam takie wrażenie, że dziś też wielokulturowość z kolei stała się takim modnym sloganem. Już od wielu lat mówi się o wielokulturowości. Ale wydaje mi się, że pogranicze właśnie jest agorą, a wielokulturowość to raczej bazar, na którym się wszyscy przekrzykują. I tak naprawdę nic ta wielokulturowość nie znaczy, bo czymże różnią się te kultury? Może mówić o etnosach, może mówić jeszcze inaczej. Tak. Natomiast ta agora wydaje mi się istotna, ale też to jako osoba, która obserwuje to pogranicze tutaj, Polska i Litwa, czy ta optyka zmienia się? Ja pamiętam jeszcze w latach 90. granice. Trzeba było pokazać paszport przyjeżdżając w drodze do Wilna i wracając. Dziś tej granicy już nie ma. Przejeżdża się swobodnie. Kiedy jadę w stronę Litwy, nie mam właściwie żadnej kontroli. Czy to zmienia nas, mieszkających, ludzi pogranicza, bez nazywania narodowościami? Czy pozwala w pewnym sensie ta bezgraniczność odbudowywać ten utracony świat, który mieliśmy, w którym funkcjonował Czesław Miłosz, o którym też mówił Sokrationowicz, który podkreślał tą wielkoksiążęcość i litewskość Białorusinów. Tak. No myślę, że sam fakt otwarcia granicy jeszcze nie decyduje o tym, że będziemy przestali mieć z tym problem, prawda, że potrzeba dużo takiej kulturowej pracy i to codziennej, która odbudowuje ten etos współistnienia. I myślę, że po tym czasie zamrażarki komunistycznej mieliśmy raczej taki moment odradzania się odrębnych tożsamości i odradzania się głosów różnych mniejszości dopominających się o swoje prawa i swoje miejsce w dyskursie publicznym, co jest naturalne i potrzebne. I tak też pogranicze działa, że trzeba im dać głos, że trzeba uszanować to, że mają prawo właśnie do walki, zwłaszcza jeżeli człowiek ma to jakoś negowane, prawda? Jeżeli młody człowiek przychodzi do szkoły i ukrywa to, że jest Litwinem albo starobrzędowcem, boi się, że go coś z tego powodu może spotkać nie najlepszego. Ośrodek pogranicze był właśnie takim miejscem, gdzie można było być z tego dumnym. Młody człowiek przychodząc do ośrodka pogranicze bardziej stawał się starobrzędowcem niż był wcześniej. Tak samo jak Polakiem czy Litwinem, prawda? Bo
raz, że był ceniony za to, że ma taką odmienność, prawda? A z drugiej strony był proszony o to, no naucz mnie pieśni jakiejś, albo powiedz, jak tam u was w Molennie odprawia się mszę czy liturgię. I wtedy często nie potrafił odpowiedzieć na pytanie. Szedł do rodziny, zaczął pytać dziadków, nauczycie mnie, powiedzcie, a co ci się nagle stało, że cię to tak interesuje? Słyszał w rodzinie, no bo inni mnie pytają, proszą, za to jestem doceniany, że coś przyniosę do tego wspólnego stołu, prawda? Ale rzecz też w tym, że na tym ta praca się nie kończy. Tak, że często wielokulturowość właśnie rozumiemy jako taki, jak pan powiedział, bazar, to znaczy każdy wypowiada swoje i z tego się rodzi to multikulti, prawda, takie europejskie, w którym mamy mnóstwo tych festiwali, w których każdy jakby reprezentuje swoją egzotykę i odmienność. Natomiast nie ma takiego silnego nurtu wspólnego tworzenia, prawda, czy tworzenia kultury, która by to wszystko obejmowała, nadawała temu jakąś inną jakość i tak dalej. I w tym się też zajmujemy w pograniczu. To potrzebuje czasu. Gdyby pogranicze było projektem rocznym czy kilkuletnim, to niewiele by z tego wyszło. To, że właściwie już ponad 30 lat możemy tak pracować, czasem jest trudniej, czasem łatwiej. To sprawia, że ta tkanka łączna zaczyna organicznie się jakoś odbudowywać, stawać się naturalną właśnie, a nie egzotyczną, a nie fajerwerkową, a nie festiwalową, prawda? Bo to o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to zrobić na festiwalu, prawda? Tylko żeby to weszło organicznie w życie społeczności. No, mamy w swoim ośrodku orkiestrę klezmerską Teatru Sejneńskiego i właściwie można by zapytać, z jakiej racji. Często jesteśmy o to pytani, czy państwo jesteście Żydami. No nie, ale jesteśmy w takim miejscu, w takiej przestrzeni. Pokochaliśmy tę muzykę, poznajemy ją i ona się w jakiś sposób staje nasza. Odradza się, mamy mistrzów z Nowego Jorku, którzy są spadkobiercami, prawnukami tych muzykantów, którzy kiedyś tutaj żyli i pomagają nam jakby na nowo odrodzić tą muzykę. Ale orkiestra nie jest orkiestrą, która żyje na festiwalach, prawda? Ona, nie wiem, gra na weselu dzisiaj na Sejneńszczyźnie. Można zawsze przyjść do Białej Synagogi i posłuchać tego koncertu, gra na różnych świętach, staje się po prostu częścią, organiczną częścią kultury tej społeczności pogranicza. I dopiero w ten sposób to odrodzenie jest możliwe pogranicza, prawda? Ono, niestety problem z wielokulturowością jest taki, że ona się staje bardzo łatwo taką festiwalowo-eventową sprawą, która bardziej być często pogłębia podziały, prawda, czy jakby ustanawia ją na takim jakimś sztucznym gruncie, niż zagłębia się w życie nasze pograniczne. Więc to jest lekcja, którą się tutaj też uczymy na pograniczu, że do tego jest potrzebny czas i jakby otwartość na wszystko, co życie przynosi. Ważnym etapem w tej naszej pracy było wejście do Unii Europejskiej i otwarcie granic z Litwą, prawda? Ale teraz ważnym elementem jest wojna w Ukrainie i solidarność, którą razem z Litwinami okazujemy Ukraińcom. Niedawno, wczoraj mieliśmy tutaj wizytę licznej grupy z Litwy i oni się ucieszyli, chcieli być tutaj u Miłosza i u nas, ale tak naprawdę najbardziej się ucieszyli z tego, że mamy tutaj rezydentów Ukraińców i że mogliśmy, i nagle widać od razu, jak
Polacy z Litwinami łatwo się dzisiaj mogą połączyć wobec cierpienia i walki, którą toczą Ukraińcy dzisiaj. Więc to są ciągle żywe, nowe elementy, które spajają to pogranicze, prawda? Tak samo jak są elementy, nie wiem, lęków, jakichś nowo odradzających się resentymentów narodowych, nacjonalistycznych, które nadwyrężają jakby tą tkankę łączną, prawda? Ciągle jej zagrażają. Otwartość, globalizm, zniesienie granic niekoniecznie u wszystkich wzbudza taki rodzaj pozytywnej postawy, prawda? Są ludzie, którzy boją się tego, którzy lękają się o utratę własnej tożsamości, czują się słabiej w takim kontekście i nie można tego lekceważyć. Trzeba po prostu umieć pomóc, dać temu czas, wysłuchać, przysłuchać się tym lękom, zaprosić ich do współpracy, choćbyśmy się nie zgadzali, prawda? Mieli odrębne postawy światopoglądowe. Pogranicze nie jest do tego, żeby po prostu mówić, a ty nie jesteś nasz, ty się nie nadajesz, nie jesteś kosmopolita na przykład, prawda? W związku z tym do widzenia. No to tak się nie zrobi pogranicza, prawda? Pogranicze to jest właśnie... Często wyobrażam sobie tą pracę troszkę jak człowieka takiego budowniczego mostu, który inaczej niż dyrygent orkiestry czy chóru nie ma tego komfortu, że może powiedzieć, a pan się do tego nie nadaje, pan nie ma słuchu, prawda? A pani proszę bardzo, bo pani ma bardzo dobry słuch. Ja jako budowniczy mostu nie mogę czegoś takiego powiedzieć. Prawda? Nie mogę nikomu powiedzieć, że się nie nadaje, bo każdy jest częścią tego, choćby miał postawy skrajnie, na przykład narodowe, czy konfrontacyjne, czy uprzedzające się wobec odmienności innych. Dzisiaj nam się nie uda spotkanie, dzisiaj nie przyjdzie, nie przyjmie naszego zaproszenia, ale może za rok. Przyjmie, a może na przykład jego dzieci zaczną przychodzić do nas, a jak dzieci zaczną, to potem się i z rodzicami, czy z dziadkami spotkamy i znajdzie się jakaś forma, że przez lata coś się ułoży, jakieś zaufanie zostanie zbudowane, że ci, którzy na początku tak tacy dziwni przyjechali, nie wiadomo, czy Żydzi, czy Cyganie, prawda, i tak dalej, jednak tutaj zostali na tak długo, jednak poważnie to potraktowali. Przyjęli synagogę, prawda? A teraz tak. Są w Miłosza. Tak. I to właśnie tak. Chciałem o ten dwór też zapytać, aha, bo historia, to też jest mowa o tym, że to pogranicze i to miejsce czekało na pionierów, a tymi pionierami był ośrodek pogranicze, była wasza inicjatywa, przyjeżdżacie tutaj, z patronem chyba najbardziej pasującym do tego miejsca, czyli Czesławem Miłoszem, i w tym miejscu, gdzie on przed wojną spędzał swój czas, budujecie ten taki drugi ważny element, takie jądro, można powiedzieć, pogranicza. Skąd pomysł, żeby to była Krasnogruda i czy była to łatwa droga, żeby tutaj dotrzeć z tej synagogi sejneńskiej? Tak, nie była łatwa. Właściwie nam wybijano z głowy, że to będzie wielki ciężar, problem. Było miejsce zarośnięte, trochę zdziczałe właściwie, z które trzeba było podnieść, odbudować. No i zagospodarować codzienną pracą, prawda? Więc tak powstało Międzynarodowe Centrum Dialogu. Dzięki funduszom norweskim i Ministerstwu Kultury i innym patronom wspierającym to miejsce, ale ono powstało właśnie jako żywe centrum kultury, a nie na przykład muzeum. To też zawsze przed nami stał taki wybór, że często pogranicze, tą wielokulturowość ocala się w taki sposób, że się tworzy muzea upamiętniające ślady po Żydach, prawda, po
innych kulturach, po pisarzach, po ludziach pogranicza. Nie stworzyliśmy Muzeum Żydowskiego w Sejnach, tylko właśnie ośrodek pograniczy w byłych budynkach żydowskich w Sejnach. Mało tego, praktykujemy również kulturę żydowską jako żywą, jak pojdzie na przykład orkiestrę. Z Miłoszem tutaj spacerując po tym parku, pamiętam, jak rzucał nam przez ramię, żebyście mi tylko muzeum to nie zrobili. Mówi, powtarzał, co przez to rozumiał, że chodzi bardziej o to, żeby miejsce żyło jako żywe centrum kultury, dialogu. Że dla Miłosza, tak jak i dla nas, wierność tradycji to nie jest upamiętnienie, tylko kontynuacja. To jest bardzo rzecz ważna w tym jakby nurcie pracy, którą praktykujemy w pograniczu. Że to musi być strumień kontynuacji, czyli z jednej strony z wielkim respektem i pogłębianiem wiedzy o tym, co było, prawda? Ale jednocześnie z wolnością ku temu, żeby robić rzeczy nowe, żeby je transponować w przyszłość, żeby być otwartym na to, co nieznane i co jest przed nami, żeby mieć wolność buntu wobec tego, co było dawniej, prawda? Nigdy wcześniej ośrodka pogranicza nie było, prawda? Nigdy nie było misterium mostu, które tworzymy tutaj jako taki rytuał, który buduje nową tradycję. Musimy tworzyć nową tradycję pogranicza. Nowych rytuałów, nowych przestrzeni, nowego języka, do tego, żeby to móc praktykować. Nie możemy się zamknąć w tych znanych już standardowych, bo wtedy by nas to bardzo wiązało. Dlatego ten ganek za nami na przykład nie jest, nigdy taki wcześniej dworek nie miał takiego ganku w takim kolorze amarantowym, prawda? Często nas się pyta, dlaczego państwo, żeście tutaj, przecież to zabytek, nigdy dworek tak nie wyglądał wcześniej. No, a my mówimy, właśnie nam o to chodzi. To jest takie budowanie nowego symbolu, ale miałem też takie wrażenie, kiedy kilka lat temu po raz pierwszy byłem tutaj, że to miejsce, to co właśnie powiedział pan przed chwilą, że Miłosz nie chciał to muzeum, a to jest takie miejsce spotkania, w moim przypadku ja nie odebrałem tego nawet jako miejsce spotkania z pograniczem, ale miejsce spotkania ze słowem. I to słowo buduje ten dwór, tę przestrzeń wokół, tę przestrzeń, do której w roku inwazji Rosji na Ukrainę przyjęliście ukraińskich młodych artystów. Tak, tak. To prawda. To jest duży wysiłek z naszej strony, żeby to miejsce było wsłuchane, dawało szansę medytacji nad słowem. I ta opowieść wewnątrz dworu jest taka właśnie minimalistyczna, po to, żeby można było kontemplować słowo poetyckie i mieć na to czas, zarówno w tej przestrzeni architektonicznej, jak i natury, która jest silnie tutaj obecna. Bardziej się wyciszyć nawet, bardziej znaleźć taką minimalistyczną opowieść do tego, żeby dać temu miejsce. Bo to jest też Miłosz jako poeta, był człowiekiem pogranicza w tym sensie, że rozumiał, iż nasz język musi być bardzo uważny, bardzo konkretny, bardzo szanujący pojedyncze, małe, indywidualne, bo w ten sposób jest jedynie w stanie przeciwstawić się ideologiom, które niszczyły pogranicze zawsze. Bo one operowały i operują, tak jak putinowska Rosja dzisiaj, językiem generalizującym, podporządkowującym ludzi ideologii, zacierającym indywidualność, nierespektującym życia pojedynczego człowieka. I takim językiem, który odrywa się od rzeczywistości w stronę jakichś abstrakcyjnych, szalonych pomysłów. Żeby dać temu opór, trzeba wrócić do języka, który jest wiarygodny i mocno zakorzeniony w rzeczywistości. Taka jest tajemnica poezji Miłosza. Często
przeciwna temu, jak sobie byśmy wyobrażali poezję, że to jest fruwanie w obłokach, jakiś często mglisty świat, oderwany od rzeczywistości i tak dalej. Nic podobnego. To jest praca, to miejsce też temu służy, nad wiarygodnością słowa, nad zbliżeniem słowa do rzeczywistości, a tym samym nas do rzeczywistości, by jak najmniej kłamać, prawda? By jak najbardziej być bliskim prawdy wobec siebie, wobec innych. Więc tak, to jest też taka pracownia języka, którą żeśmy od początku pogranicza musieli ustanowić, że w języku, jeżeli nie znajdziemy języka dla tej pracy, to umknie nam pogranicze, prawda? I stąd mówimy o agorze, o pograniczu, o tkance łącznej, o niej marze. To są słowa, które jakby na nowo wchodzą, tworzą słownik tej opowieści pogranicza, za którym kryją się różne konkretne znaczenia i które są inne, prawda? Odnajdują jakby, otwierają inne przestrzenie niż te, którym mówi taki zamknięty świat, prawda? Człowiek, który tylko siebie broni, który nie słucha innych, który jest skoncentrowany na własnej prawdzie, na własnym cierpieniu, na własnej jedynie historii i opowieści. Historia niestety takimi nas zrobiła i to nie jest wina ludzi, prawda, że ból, cierpienie, tragedie XX wieku sprawiły, że byliśmy jakby skoncentrowani bardzo na własnym bólu, na bólu swoich, na tragedii najbliższych. Prawda? Pogranicze na nowo próbuje to otworzyć, uczy takiej empatii, wsłuchania się, dopuszczenia innych do głosu, w związku z tym wycofania się troszkę nawet z własnych racji, prawda? Tak się buduje most. Nigdy się nie zbuduje mostu, będąc przekonanym, że to my stoimy na właściwym brzegu rzeki, a inni mają do nas dołączyć. Jeżeli byśmy tak podchodzili do rzeczywistości, to nigdy byśmy mostu nie zbudowali. Dopiero w momencie, kiedy sami opuścimy też miejsce, poświęcimy coś ze swojej strony, co sprawi, że inni mogą uczynić to samo i wtedy gdzieś w połowie drogi ten most powstaje, prawda? Coś zaczyna łączyć nas w sensie tego, że żeśmy coś ofiarowali na rzecz tego. Daliśmy jakiś dar, prawda, od siebie. A na ile ta sytuacja, która ma miejsce w Ukrainie, ten ekspansjonizm rosyjski, który odżywa, który każe nazywać Zachód już nawet mniej komunistycznym epitetem, bo w czasach komunizmu w ZSRR to był faszysta tym epitetem, teraz już jest mowa o nazizmie, o neonazistach z Zachodu. Tak. Na ile to będzie zbliżać ludzi pogranicza? Mam tu na myśli też bardzo konkretne społeczności, czyli i polską, i litewską, bo żyjemy w takiej atmosferze zagrożenia. Nie chciałbym sięgać daleko w przeszłość, ale kiedy mieliśmy wiek XV, to było państwo zakonu krzyżackiego. I teraz mamy tak jakby odwrócenie tego zagrożenia, chociaż też jak popatrzymy sobie w historię, to ci bohaterowie chociażby Powstania Styczniowego byli wspólni, byli współdzieleni. I potem nagle nacjonalizmy, które to wszystko poprzerywały te wszystkie tętnice, które w jakiś sposób nas w tym wszystkim łączyły. Na ile to zagrożenie znów nas będzie łączyć bardziej, na ile nas zintegruje, czy może będzie tylko chwilowym epizodem, który potem sprawi, że każdy i tak zajmie się swoim małym podwóreczkiem w tym kręgu swojego krajowego nacjonalizmu. Bardzo to jest ważny wymiar naszego życia dzisiaj, to zbliżenie, które zawdzięczamy temu dyktatorskiemu, faszystowskiemu totalitaryzmowi, który z Rosji idzie nie tylko w stronę Ukrainy, ale w ogóle świata, prawda? I fakt, o którym mówiłem, jak
zbliża to nas, Litwinów i Polaków, tutaj namacalnie. Ale przecież no, troszkę wcześniej, dzisiaj mamy pełen ośrodek gości z Ukrainy, ale wcześniej to byli Białorusini. I ciągle mamy dla nich rezydencję, bo tam przecież dramat z reżimem Łukaszenki ciągle trwa, prawda? Więc to miejsce jakby służy również dialogom polsko-białoruskim, czy teraz będziemy niedługo tutaj a propos czytali wspólnie po białorusku, litewsku i ukraińsku ballady i romanse Mickiewicza po 200 latach w nowych przekładach, bo ludzie, którzy byli tutaj na rezydencjach, tłumaczyli jak Andrii Hadanowicz na białoruski ballady i romanse na nowo, jak Natalia Trochym na ukraiński i tak dalej. Więc będzie dalej z nami Mickiewicz, ale już w nowych przekładach. To jest ta sfera kulturowa, prawda? Bo to jest bardzo ciekawe, że dla ważnych młodych poetów białoruskich czy ukraińskich tłumaczenie Mickiewicza jest formotwórcze, jest jakby rozszerzające język, tą przestrzeń wspólną kulturową. Nie tłumaczą tego z jakiegoś sentymentu dla historii literatury. Czują, że to jest coś, co jest ważną częścią warsztatu poetyckiego, kulturowego dzisiaj. A więc Mickiewicz, który jednak obejmuje całą tą przestrzeń wspólnie, prawda? Wyrasta poza kultury narodowe na nowo właśnie. To są te osobowości, jak Miłosza Mickiewicza, które są szersze niż granice, które żeśmy ustanowili tutaj. Więc to będzie się, myślę, potęgowało, odradzało. Już wcześniej były lęki wobec tego. Było to poddane tym narracjom nacjonalistycznym. Dzisiaj to znika. Bardziej ta narracja uwspólniotowająca, prawda? Wspólnotowa, moim zdaniem, zaczyna dominować. Ale jest też to poczucie, które dają nam Ukraińcy dzisiaj, walki. Tak, to znaczy, że pogranicze to jest obszar walki, że nie ma takiej alternatywy, że my sobie tutaj po cichu ułożymy i nam to się jakoś rozejdzie po kościach, jeżeli się na nowo rodzi taki raszyzm, prawda? Więc to jest bardzo ważna rzecz, która idzie do nas z Ukrainy. Ludzi, którzy są oddać gotowi życie za to. I jestem bardzo bliski tej postawie Ukraińców. To znaczy, moje doświadczenia z wojny w Jugosławii też mnie tutaj wiele nauczyły, że wobec takich zagrożeń na nic się przydaje postawa w rodzaju pacyfizmu czy takiego poczucia, że jak będziemy ciszej, to nam nie grozi konflikt zbrojny, że ta siła totalitaryzmu jest taka, że ona nie jest prowokowana przez to, że my nie będziemy brali broni do ręki, bo oni tym pogardzają, właśnie takimi ludźmi, którzy nie są gotowi do walki, pogardzają i to bardzo ich zachęca do ekspansjonizmu. I wchodzą w ten liberalny zachodni świat jak w masło, bo nie potrafimy się, po prostu nie wytworzyliśmy ciał, których oni by się bali tak naprawdę. Mają nas ten świat zachodni za tchórzliwy, który właśnie będzie po prostu robił wszystko, żeby tej broni czy do tej walki nie stanąć, prawda? A jeżeli będzie starał się stanąć, to od razu przez swoich ekspertów, prawda, czy elity będzie oskarżany o to, że prowokuje. Jak niestety o tym również powiedział ostatnio papież Franciszek. No więc jest zupełnie odwrotnie. To nieszczekanie prowokuje agresora, tylko nieszczekanie. I tego często nie rozumiemy. Tak, jeżeli jesteśmy cicho,
nie szczekamy, to agresor chce więcej. I będzie brał więcej i będzie pogardzał tymi, którzy nie szczekają. Srebrenica w Bośni wydarzyła się nie dlatego, że tam ludzie mieli broń i walczyli z nimi, tylko po prostu dlatego, że byli muzułmanami i mieli zdolność rozrodczą. Od chłopców po starszych mężczyzn. Bo takie jest podejście rasistowsko-faszystowskie do tego. Więc to są te złudzenia, których musimy się pozbyć. Natomiast Ukraińcy, ja jestem już człowiekiem, który kilka wojen na pograniczach przeżył. W Jugosławii, na Kaukazie, w Syrii, w Indonezji i tak dalej. I nigdy nie miałem poczucia, że te wojny zostały w jakikolwiek sposób wygrane. Zostawały zamrożone, pojawiał się jakiś konsensus, nie wiem, taki Dayton, prawda? To nie jest zwycięstwo Dayton, to było zamrożenie wojny, co jest dobre z jednej strony, ale nic nie rozwiązujące tak naprawdę. I w wielu innych przypadkach nie ma zwycięstwa w Syrii, prawda? Nie ma zwycięstwa na Kaukazie, nie ma w innych miejscach. Mam taką intuicję, że wojna w Ukrainie może być pierwszą naszą zwycięską wojną. Z tymi niszczącymi neofaszystowskimi siłami w świecie, z tym putinizmem, który przecież nie idzie tylko w stronę Ukrainy, ale wkrada się wszędzie indziej w nasze światy, że to Ukraińcy, którzy są gotowi walczyć do końca, czyli uczynić to, co w języku ukraińskim się nazywa peremocha, prawda? Nie wiktory, nie jednorazowe, szybkie zwycięstwo, ale peremocha taka, która jakiś proces, który doprowadza do zwycięstwa. I pokój jeszcze nie jest zwycięstwem, jest zatrzymaniem wojny, ale żeby zwyciężyć, trzeba jeszcze dużo więcej uczynić, żeby pokonać putinizm, prawda? Nie tylko samego Putina. To jest wielkie wyzwanie i mam poczucie teraz w tym całym katastroficznie wyglądającym świecie wokół nas, że mamy szansę może po raz pierwszy od bardzo długiego czasu wygrać. Tak? Może to zacząć znaczy też rozmawiać ze sobą. Właśnie, i w tym sensie, jeżeli mielibyśmy wygrać, to musielibyśmy wygrać na takiej płaszczyźnie budowania tego, co wspólne. Prawda? Rozmowy, odradzania świata jako pogranicza, a nie jako ostrych borderline, prawda? Bo pogranicze jest przeciwstawieństwem twierdzy, prawda? Most jest przeciwstawieństwem twierdzy. Jeżeli się zamykamy w zamkniętych światach, jak w twierdzach, być może ocalamy na jakiś określony czas swoje życie, bliskich. Znam taką sytuację i wiem, że to jest naturalne w człowieku, że musi zabezpieczyć się czy uchronić w twierdzy. Nigdy to nie jest na długo. Człowiek nie potrafi żyć w twierdzy. A my tutaj jesteśmy w miejscu, które leży w przesmyku suwalskim, o którym tak głośno mówi propaganda rosyjska, o którym jest tak głośno, ale miejscem, które nie tylko jest spotkaniem ze słowem, ale też spotkaniem z naturą. Nam towarzyszy tutaj, nie wiem, czy nasi widzowie będą słyszeć, dudek w pobliżu. Towarzyszy nam przyroda i ten park. I to jest chyba niezwykłe, że pogranicze potrafi integrować ludzi nie tylko ze sobą, ale i z krajobrazem. Bo ja mam tutaj takie wrażenie, że można tutaj przyjechać i delektować się, usiąść, to aż chce się siedzieć i słuchać tej przyrody i właściwie nawet nie czytać książek, nie robić nic, tylko gapić się i uczyć się tej uważności, bo chyba pogranicze to nie jest taki fast food, który można sobie szybko skonsumować i uciec, tak jak ten bazar wielokulturowych jarmarków, tylko właśnie wsłuchanie się w to miejsce. Myślę, że ta rozmowa jest bardzo ważna też z tego powodu, że kiedy byłem młodszym człowiekiem, używałem słowa kresy, bo rodzina przed wojną jeździła do Wilna, mówiono o kresach. A to pogranicze rzeczywiście chyba jest taką odpowiedzią, bo kresy już w pewnym sensie dzielą, stanowią barierę i mogą nas skłócać. A dziś wracamy do tego pogranicza i chyba warto na sam koniec powiedzieć
o tym cytacie staroobrzędowca, którego pan wspomina, że trzeba tak budować dach, by nie zasłaniał nieba. No bo to też, dziękuję, że akurat to pan przywołał. Ja, to mój mistrz, dziadek Dioma, tutaj z Gabowych Grądów, świetny cieśla, miał tą wiedzę, która jest bardzo uniwersalna moim zdaniem, że znaczy ważne jest miejsce, oikos, jakby Grecy powiedzieli. Praca w pograniczu to jest praca nad odrodzeniem miejsca, z współistnieniem z naturą, z ludźmi, z sąsiedztwem, dlatego że to ona tak naprawdę otwiera. Tak? My żeśmy, nasza nowoczesność zachodnia wzięła za pewnik, że otwartość jest w oderwaniu od miejsca, że musimy się wykorzenić, żeby stać się wolnymi i otwartymi obywatelami świata. Kosmopolitem. Przez wiele stuleci obowiązywał taki paradygmat wykorzenienia jako budowania nowoczesności, jako bycia wolnym, jako budowania życia na nowo w wielkich metropoliach i tak dalej. Dzisiaj na tej linii powrotu mam poczucie, że powracamy do miejsca właśnie, które zakorzenia, ale nie po to, żeby powiedzieć, a nasza chata z kraja, że tutaj zbudujemy swoją twierdzę. Wręcz odwrotnie, żeby tak naprawdę się otworzyć i być współodpowiedzialny za świat, za całe sąsiedztwo i tak dalej. Jak żeśmy rozpoczynali, przyjęli tutaj pierwszą grupę gości z Ukrainy, ledwie wojna się zaczęła, to pierwszą rzecz, którą wspólnie zrobiliśmy, to był film animowany, który nosi tytuł Pokój. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że to polskie słowo ma podwójne, bardzo ważne znaczenie, że była to taka praca nad intymną przestrzenią własnego pokoju, który oni utracili w Łuchańsku, w Charkowie, w Ukrainie, z tych miejsc, w których przyjechali i pracowali tutaj nad tym filmem, żeby odtworzyć go, znaleźć go gdzie indziej, również zatęsknić za nim. Ale jednocześnie to znaczy brak wojny. Prawda? Pokój. I te dwie rzeczy moim zdaniem są bardzo ze sobą związane. W Rosji nie ma pokoju w takim sensie zakorzenienia małej ojczyzny. Ludzie, którzy mają to odebrane, są bardziej skłonni do wojny, do agresji, bo są wykorzenieni właśnie, bo nie cenią, nie mają czego ocalić w takim sensie posiadania własnego miejsca, które ich zakorzenia i otwiera na świat. Jeżeli to człowiekowi jest odjęte, to wyrasta z niego agresor, to wyrasta z niego człowiek, który jest w stanie prowadzić tak szaleńczą wojnę, jak dzisiaj Rosja z Ukrainą. Jest w miejscu, w pokoju, intymnej przestrzeni tajemnica ku temu, żebyśmy nie wywoływali wojny również. Dziś rozmawialiśmy o pograniczu ze współbudowniczym pogranicza, ośrodka pogranicza. W jednym z miejsc, placówek tego pogranicza, którym jest Krasnogruda, do której też serdecznie zapraszamy widzów. I bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo rozmawialiśmy o tej linii powrotu, o szukaniu tożsamości, o szukaniu pogranicza i o tym, co zapisane też jest w słowach tych wierszy, które nasz dzisiejszy gość pisze i publikuje. Kolejny tom, drugi Żegaryszek, też już się ukazał. Pogranicze, nie kresy, a miejsce spotkania. Miejsce wymiany, rozmowy ze światem. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Bliski nam świat.